Czołem ludziska! Niedługo na kanale zaczynamy serię gier fabularnych z piątej edycji D&D. Będzie to mechanika zaczerpnięta z Dungeons & Dragons, ale w autorskim świecie stworzonym przez Froxa, aka Krzyśka Surmana, gracza i mistrza podziemi z wieloletnim doświadczeniem, jeżeli chodzi o prowadzenie sesji RPG. Podczas serii wcieli się on w rolę jednego z graczy. Przed rozpoczęciem gry postanowiłem jednak nagrać ten odcinek jako krótki wstęp i zachętę do zagłębienia się w tym świecie. Pamiętajcie tylko, że będzie to ogólne przedstawienie całego świata i tego, co zostało już w nim zaimplementowane, a nie poszczególnych jego elementów. Pozwólcie zatem, że rozpocznę od oficjalnego opisu przygotowanego przez samego autora. Witajcie w świecie Xargra, świecie wielkiego podziału i wielkiego kontrastu. Świat ten dawniej należał w pełni do Imperium Xaris. Teraz podzielony został przez mroczną zasłonę, w wyniku czego powstały dwa odrębne światy, Xaria oraz Agra. Xaria to wysoko rozwinięta kraina zarówno w magii, jak i technologii, która podtrzymuje tradycję dawnego imperium. Natomiast Agra to biedna kraina mroku i beznadziei. Obie te krainy bardzo mocno kontrastują, gdyż nie są w stanie wzajemnie się przeplatać. Cienista zasłona jest prawie niemożliwą do przekroczenia barierą. Należy tutaj wspomnieć, że świat ciągle jest w budowie i tak naprawdę z sesji na sesję wprowadzane jest w tym uniwersum coś nowego. Przy czym zarówno świat, jak i jego autor są otwarci na wizję innych mistrzów gry i wprowadzania w świecie zmian lub po prostu rozbudowywania go. Podręcznik do gry ma na obecną chwilę nieco ponad 30 stron i zawiera takie elementy jak mapę świata zarówno dla Xarii, jak i dla Agry. Panteon bogów, który jest wspólny dla obydwu światów. Rozpisane i rozmieszczone miasta zarówno dla Xarii, jak i dla Agry. Z czego to Agra jest na razie lepiej rozpisana? Z tego względu, że po prostu więcej graliśmy w niej sesji. Rasy występujące w obydwu światach. One się troszeczkę od siebie różnią i nie w każdym świecie występuje każda rasa. Opis klas, który delikatnie może się różnić od tego z klasycznego D&D, a wynika to po prostu z lore świata. System gildii, na którym poniekąd bazuje cała gospodarka Agry. Opis największych występujących w Agrze gildii oraz miast, w których te gildie rezydują. Historie i legendy stojące za stworzeniem cienistej bariery. Unikatowe origin dla rasy wampirów oraz dampirów. Opis wydarzeń od momentu stworzenia cienistej bariery do czasów obecnych, w których prowadzona jest sesja. Generalnie minęło około 200 lat od tego czasu. Przedstawienie unikatowych elementów dla obydwu światów, zapisanych innym kolorem czcionki dla Agry, innym dla Xarii. Krótki opis kilku pomniejszych gildii bądź lokalizacji. I w zasadzie to wszystko, ale tak naprawdę każdy z wymienionych tutaj elementów zasługiwałby na osobny materiał, gdyż na przykład wielkie miasta Agry skrajnie się od siebie różnią i te różnice są na tyle ciekawe, że warto byłoby je pokazać. Panteon Bust z kolei jest na tyle dobrze przemyślany, że zasługuje przynajmniej na kilkuminutowy materiał. A propos Panteonu Bogów, to sam mam jeszcze pomysł na wprowadzenie jednego takiego większego bóstwa, które byłoby obecne w świecie. No ale zobaczymy, jak to też Krzysiek przyjmie. No i dodatkowo jest tutaj też coś takiego, że pomniejszych bóstw, czy też jakichś bożków, demonów, do których ludzie się mogą modlić, no jest tutaj nieograniczona ilość, więc można sobie wymyślać dowoli. Natomiast core tych głównych bóstw jest tutaj zdecydowanie mniejszy, więc nie ma aż takiego zamieszania jak chociażby w klasycznym D&D. No bo tam tak naprawdę i doświadczony gracz, który latami mógł grać w dedeki, w którymś momencie się zaczynał w tym gubić, jakie są zależności między danymi bogami. A więc reasumując, tutaj tych bóstw jest mniej i generalnie łatwiej się w tym połapać. Pokuszę się jeszcze w tym materiale o przedstawienie własnej wizji tych krain, to znaczy Xary i Agry. W oparciu o to, co przeczytałem w podręczniku Froxa oraz o to, co osobiście usłyszałem podczas prowadzonych przez niego sesji, czy też po prostu w rozmowie między nami. Agra to kraina mroku i ubóstwa, władana przez Kościeja, człowieka obdarzonego łaską cienia, jednego z bogów, który na swe usługi ma armię widmowych upiorów. To znaczy Kościej, nie ten bóg, znaczy dostał ją od Boga w zasadzie, więc Bóg też ją ma na władanie. To, co jest charakterystyczne dla Agry, to fakt, że w wyniku pewnych wydarzeń wybito w niej niemal doszczętnie całą rasę elfów. Wydarzenia z tym związane są jednak tematem na inny odcinek. Kraina ta w jej centrum i na północnych krańcach jest głównie pokryta lasami. Występuje tu 6 wielkich miast, które władają podległym mu regionem. Zdecydowaną większość tej krainy wyobrażam sobie jak coś z pogranicza Wiedźmina i Warhammera, czyli Dark Fantasy jak się zowie.
Południowe krańce Agry są pokryte dzikimi stepami, gdzie łatwo o spotkanie awanturniczego orka czy plemienia dzikich centaurów. Mi osobiście nasuwa się tutaj wyobrażenie Durotaru. Także fani hordy z World of Warcraft na pewno znajdą tutaj coś dla siebie. W krainie tej zabroniona jest nauka magii, jednak magia wrodzona jest akceptowalna. Co nie znaczy oczywiście, że prości ludzie się jej nie boją, ale generalnie za używanie wrodzonych zdolności magicznych w Agrze nie powinniśmy zostać powierzeni. Choć różne przypadki chodzą po ludziach. No, to teraz pora na Ksarię. Ksaria to kraina dobrobytu zarówno kulturowego, jak i materialnego. Technologia przeplata się tutaj z magią, tworząc unikatowe połączenia. Osobiście wyobrażam sobie tą krainę jako coś na wzór Imperium Rzymskiego, jednak z bardzo dużą domieszką magii i technologii. Jeżeli ktoś z Was oglądał serial Arcane z League of Legends, to miasto Piltover też może być tutaj trafnym skojarzeniem. Wielkie iglice wznoszące się ku niebu, lewitujące skały podtrzymywane przez potężne zaklęcia magów, czy gnomie wynalazki w postaci latających statków lub broni ciskających piorunami są tutaj częstym widokiem. Niestety, kraina ta posiada też swoją mroczną stronę. Mianowicie, każda istota posiadająca jakiekolwiek wrodzone zdolności magiczne jest tutaj bardzo mocno prześladowana. Imperium wszak dba o to, aby magia była ściśle ukierunkowana i podlegała kontroli wykształconych w tym aspekcie magów. Zaklinacze, którzy w całości w zasadzie bazują na swych wrodzonych zdolnościach magicznych, posiadają tutaj status równy niewolnikowi. Choć, należy to zaznaczyć, w przeciwieństwie do magów w Agrze, tutaj pozwala się im żyć. I jak Wam się podobają obydwie krainy? Dodam jeszcze do tego, że dochodzi tutaj obszar, który pokrywa cienista zasłona, a jest on ogromną połacią terenu w świecie gry. Na zajawkę mogę chyba zdradzić, że seria, którą będziemy prowadzić na kanale, rozgrywa się w Agrze w jej południowych obszarach, a konkretnie w pobliżu miasta zwanego Południowym Biesrunem, a więc ten sam obszar, który mnie osobiście kojarzy się z Durotarem ze świata Warcrafta. Na razie w planach jest rozegranie krótkiej przygody, 2 albo 3 sesji, a jeżeli graczom się to spodoba i będą mieli ochotę na więcej, wtedy pomyślimy o jakiejś dłuższej kampanii. Ja od siebie dodam, że w dłuższej kampanii chciałbym wprowadzić element base buildingu, czyli w Agrze byłby to zapewne rozwój swojej własnej gildii, połączony być może z rozwojem jakiejś osady albo miasteczka, no to jest jeszcze wszystko do ustalenia. Ale może najpierw zróbmy te pierwsze sesje. Jeżeli chcecie zobaczyć stream stworzenia postaci do tej przygody, to link do niego podaję w opisie filmu. Film może być ciekawy dla kogoś zainteresowanym światem Xargry, czy też samym D&D, jednak kulturalnie tutaj ostrzegam, że dla pozostałych odbiorców tworzenie postaci to nie będzie raczej niczym interesującym. Jeżeli natomiast chcecie posłuchać więcej o samym świecie Xargra, to jakiś czas temu przeprowadziłem na kanale wywiad z Krzyśkiem, gdzie trochę o tym poopowiadał. Link do materiału również znajdziecie w opisie filmu.